Jan urodził się 24 czerwca 1890 roku w Kentach. Do naszych czasów przetrwało około 60 dokumentów z jego autografem. Stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej jako Jan z Kent. Po ukończeniu szkoły w Kentach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w roku 1413 na Uniwersytet Jagielloński. Studia przebiegły pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na Wydziale Artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakalarza, a 3 lata później, w styczniu 1418 roku, został magistrem filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan. Nie znamy dokładnie daty ani miejsca święceń kapłańskich, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem. W roku 1421 na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam 8 lat. Zadaniem szkoły było przede wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. Wolny czas Jan spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma ojców Kościoła, świętego Augustyna, świętego Tomasza, a także Arystotelesa. W Miechowie Jan Kanty pełnił również obowiązki kaznodziei przy kościele klasztornym. Musiał również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisków pieśni dwugłosowych skreślonych jego ręką. W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację, zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie. Profesorowie w kolegium mieszkali razem i wiedli życie na wzór zakonny. Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na Wydziale Filozoficznym. Jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu ówczesnym zwyczajem przez losowanie. Z nielicznych zapisków wiemy, że komentował logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa. Na tym wydziale piastował także urząd dziekański. Od roku 1434 sprawował także urząd rektora kolegium większego. Równocześnie zaczął studiować teologię. W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii. Pod kierunkiem swego mistrza studiował Pismo Święte, potem 4 księgi Piotra Longobarda, wreszcie teologię ścisłą. Co pewien czas trzeba było zdawać egzaminy, brać udział w dysputach, mówić kazania i prowadzić ćwiczenia. Ponieważ Jan był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem kolegium większego, nie dziwi, że jego studia teologiczne wydłużyły się aż do 13 lat. Dopiero w roku 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, który był wówczas jednoznaczny z doktoratem. W roku 1439 został kanonikiem i kantorem kolegiaty świętego Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa w Olkuszu. Hagiografowie zgodnie podkreślają, że bez żalu zrezygnował ze sporych dochodów, które przynosiło olkuskie probostwo. Fakt, że został wybrany na kantora, świadczy, że musiał znać się na muzyce. Urząd ten nakładał bowiem obowiązki opieki nad muzyką i śpiewem liturgicznym. Po uzyskaniu stopnia magistra teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom z tej dziedziny. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 tysięcy stron. Biblioteka Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Część z nich znajduje się także w Bibliotece Watykańskiej. Własnoręcznie przepisał 26 kodeksów,
Zapewne sprzedawał je nie tyle na swoje utrzymanie, gdyż miał je wystarczające, ile raczej na dzieła miłosierdzia i na pielgrzymki. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w Roku Świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotnie dzielił się z posiłkami z biednymi. Będąc rektorem akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennego dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniedbywał działalności duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale. Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1473 roku. Istniało tak wielkie powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele świętej Anny pod Amboną. W 1621 roku synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do stolicy apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 roku. Dokonał jej papież błogosławiony Innocenty XI. Kanonizacji, łącznie ze świętym Józefem Kalasantym, dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 roku. Kult świętego Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat pracy profesorskiej. Jest także patronem Polski, Archidiecezji Krakowskiej i Krakowa, profesorów, szkół katolickich i Caritasu. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltimus, Kyrie eleison, Christ exaltimus.